Elo, w sumie to 2 dni temu był film o Kopenhadze poprzedni, ale według mnie od tego czasu trochę się zmienił nastrój, tak to powiem, dlatego warto będzie troszeczkę o tym powiedzieć, bo to jest akurat coś, na czym między innymi ja skorzystałem, więc w sumie chyba wczoraj na GigaJohnie był taki jakby śmieciowy film, on był śmieciowy, ja to tak nazwę. Ale może trochę o tym, w sensie może troszeczkę, więc w sumie zrobię taką kontynuację, przy czym ten film od razu mówię, że on nie będzie wchodził w szczegóły, tak to nazwę. Na początku, Skinsmonkey, strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie coś wymienić, kupić, doładować, wejść, nie wiem, wesprzeć w ten sposób kanał, można to zrobić. Kod ZON, link w opisie. Chyba nie będziemy przedłużać, nie? Bo po co? Wymieniarka, po prostu. Skinów. No, ok. Więc, przede wszystkim, jakby do opisu sytuacji, a chciałbym się posłużyć stroną CS ROI. Dlaczego? Ponieważ ROI Kopenhagi uległo zmianie. Zmianie z okolic bardziej 60% na tych najbardziej opłacalnych kapsułach do na przykład 80%, co widzicie na Contendersa. Oczywiście, jakby wszystkie inne kapsuły są daleko, daleko w tyle i jakby no, są w dupie. Mimo wszystko ci kontendersi jakoś sobie żyją i w ogóle istnieją, nie? Na 80%, co jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o to. I to najprawdopodobniej aktualnie będzie najwyższe ROI ze wszystkich kapsuł z Antwerpu, Paryża i Kopenhagi, czyli tych z niższej półki cenowej. Więc tutaj tworzy się już zagrożenie, że ta Kopenhaga aktualnie może mieć popyt po prostu najwyższy. Chociaż też tak jakby mówię, że to raczej będzie popyt tylko i wyłącznie w niektórych punktach. Jeżeli się przyjrzycie naklejkom aktualnie na Kopenhadze, co jest ciekawe, to na przykład to, że Virtus Pro jako naklejkę zrobił taki numerek z 9 zł do 11, jeżeli chodzi o taki wynik, który się tu po prostu pojawił, który jest dosyć, bym powiedział, ciekawy, nie? W tym momencie, ale absolutnie dla mnie nie dziwny. I tutaj jakby wydaje mi się, że znam powód, dla którego tak się wydarzyło. I gdybym ja ogólnie miał grać tak jakby krótkoterminowe spekulacje, to też bym tak wykupił, więc totalnie rozumiem jakby to zachowanie, które tu się wydarzyło. Ale chyba jakby zostawię go w kwestii domysłu, o co tam dokładnie chodzi. Dalej, G2. Mówiłem wcześniej, że się wydarzyły na nim ciekawe rzeczy, w sensie ciekawe, no że jako jedyna naklejka, która wcześniej zareagowała, bo to jeszcze tutaj o tym mówiłem, teraz w tym momencie podtrzymała swoją cenę i bardzo dobrze. Naklejka, która nie powinna w ogóle być wyceniona po 8 zł, bo po prostu jest to jedno z lepszych holo tego eventu. 12 zł to jest taka cena, która naprawdę może się utrzymywać i będzie ona całkiem spoko. Już nie mówię o Imperial, nie? Bo Imperial ogólnie raczej nie ma wcale takich perspektyw, tych krótkoterminowych, żeby tu coś odrabiać. Bo tutaj wzrost jest taki, jaki jest, nie? W sensie on jakiś jest, okej, to jest całkiem spoko, ale no nie ma szału. Ten film przede wszystkim ma zwrócić uwagę na to, jak się popyt zmienił. Jakby bardzo chcę zwrócić na to uwagę, jak punktowo to się wydarzyło. I mam nadzieję też, że niektórzy z was zrozumieją, co to jest za punkt. Jakby to powiedzieć, że to nie jest byle jaki punkt. To jest bardzo konkretny punkt, w którym to się stało. To jest to. W zasadzie, jeżeli mam dawać jakieś podpowiedzi, to jest to, co się miało stać z Kopenhagą w momencie, kiedy ona weszła. To jest dokładnie ten popyt, który się dopiero teraz pojawił. Że dopiero teraz ludzie zaczynają spekulować, ale to w ogóle ja się zastanawiam, czy to jest tak, że jakby to jest akcja i reakcja, czy to jest na przykład, jakby to powiedzieć, czy to jest akcja i reakcja, czy to jest akcja przez analizę, czy to jest akcja, jakby która się wydarzyła przez brak pierwszej akcji, że jest brak podaży, wchodzi minimalny, standardowy popyt, wobec tego popytu jakby ceny nie do końca to dźwigają,
Więc ludzie zaczynają mówić, aha, tu jest coś nie tak, zaczynają wtedy robić. Czy może to było tak, że najpierw konsuma weszła na samym dołku, na natężonym stopniu, potem ludzie, którzy inwestują, zaczęli powiedzieć, aha, konsumenci tam są, dobra, to trzeba w takim razie nakupić i wiecie. Ciekawi mnie, jak to wyglądało, bo tam są naprawdę trzy możliwości, w jaki ludzie grali. Ja oczywiście, gdybym miał grać, to bym grał akcję po reakcji, nie? Czyli jakby, inaczej ja bym grał tak jakby reakcję po akcji, która się wydarzyła. Czyli ja bym był tym pierwszym, nie? Gdybym miał to robić. Przy czym, czy dzisiaj jeszcze jest co grać? Jest, myślę. I to sobie zobaczymy, co jeszcze tutaj jakby będzie. Przede wszystkim niektóre naklejki, że tak powiem, zostały przeze mnie powyceniane źle. Może nie, że źle, ale nie podoba mi się to, co się z nimi dzieje na rynku. Tam między innymi to będzie Natus Vincere. W ogóle jakby, nie wiem, nie jestem fanem tego, co się tam wydarzyło. Chciałbym jeszcze bardzo chętnie przyjrzeć się naklejkom pokroju Gamer Legion, ale też będę się chciał przyjrzeć naklejkom pokroju LinVision i KOI, bo to jest dla mnie też ciekawe, że te naklejki, jak właśnie LinVision czy KOI, no to w końcu będą naklejki, które będą stanowiły jakby o sile pewnie tego całego eventu. To będą takie wiodące marki tego eventu, że tak to nazwę. Więc ciekawi mnie jakby, jak one sobie będą radziły i czy one będą przypadkiem. No bo tutaj ich będzie najwięcej na pewno. One powinny mieć dosyć duży supply i powinny w dosyć dużym stopniu tutaj odpowiadać za to. To też jest akurat, jeżeli się tam zwiększy, jeżeli one zwiększą swoją cenę, no to ten event po prostu się napompuje bardzo mocno, nie? Jeżeli na LinVision i KOI się pojawi tam jakaś dosyć duża zmiana. Także to też jest ważne do śledzenia. Kocham rynek Steam. Zajebisty jest po prostu. Tak się zajebiście go przegląda. Autentycznie, a nie da się kurwa tego przeglądać na Buffie, bo na Buffie się nie da ustawić tak stickerów fajnie, żeby pokazywało. Kolejną rzeczą, którą wam chciałem pokazać, to jest Eternal Fire, o którym powiedziałem, że dla mnie cena 7 zł za tę naklejkę jest absurdalna. Zresztą, nie tylko 7 zł dla mnie jest absurdalna. Dla mnie nawet cena 9 zł czy 10 zł za tę naklejkę jest absurdalna, bo to jest kurwa absurd, że ta naklejka tyle kosztuje. To jest jakby skrajny absurd. Tak to nazwę. Dla mnie ta naklejka po wyglądzie kosztuje minimalnie 15 zł, a nawet bym się był w stanie pokusić, że po tym, co przedstawia, że to jest smok i tak dalej, to ja bym widział ją po tych cenach normalnie. To bym ogólnie tak powiedział, że to jest naprawdę normalna cena za naklejkę Eternal Fire. Czy to jest dobra inwestycja, żeby w nią wchodzić? Nie wiem, no wiecie, jeżeli ktoś z was lubi gambling i lubi przekurwić siano na byle gówno, no to nie wiem, może to jest jakaś opcja. Chociaż też ciekawi mnie, jaka będzie reakcja w tym momencie rynku na pieniądze, bo ja już widzę, że ten rynek jakby naklejkowo nie dźwiga pieniędzy. W sensie chodzi o to, że jeżeli dorzucasz pieniędzy do rynku, to rynek nie sprzedaje ci naklejek, tylko jest na kolejna osoba, która robi buy order nad twoim, nie? Czyli to jest też to, że tak jakby Kopenhaga nie do końca chce przyjmować. To jest w ten sposób zrobione. Czy coś jeszcze? Ciekawi mnie jeszcze bardzo, nie wiem, czy mi się uda dobrnąć do Gamer Legion. Może sobie już na buffie zobaczę bardziej. Gamer Legion Kopenhaga. Niech będzie. Proszę bardzo. No i tu jest 7 zł, a na Steamie już widać, że jest 10. No właśnie, to jest też to, że tutaj też się coś takiego pojawiło. No i w sumie powiem, że po tym czasie, w sensie jakby po tym okresie, te moje zakupy, które były zrobione na samym początku, już są w najgorszym razie na zero. Eternal Fire jest na zero, Virtus Pro jest na zero, Gamer Legion jest na zero i Natus Vincere jest na zero. Przy czym G2 mocno oddało. Więc jakby tak wyglądają te zakupy, które zostały wtedy zrobione. I jakby jeszcze tak jakby zastanawiając się nad tym, nie? Nad tym całym rynkiem i tak dalej, jeszcze myśląc sobie o tym, to się zastanawiam, czy tej serii troszeczkę jeszcze bardziej nie pociągnąć i nie porobić tu jeszcze trochę ryzykownych ruchów. Tak po prostu dla kontentu, nie? No bo na razie tam chyba, ile to było? 1500 zł, coś takiego.
na takie jakieś w sumie graliśmy. Przy czym wydaje mi się, że jakby istnieją jeszcze pola, w które dałoby się wykorzystać do tych zagrań, które tam były. Mówię m.in. Eternal Fire, o którym jeszcze przed chwilą mówiłem. Ciekawi mnie bardzo, co się wydarzy na Natus Vincere i czy ta naklejka będzie miała jakby... Czy ona jakiś impet uzyska? No o to mi właśnie jak chodzi, to jest to, co ja krytykuję, no bo ta naklejka po prostu dla mnie jest dziwna. W sensie, ona nie ma żadnego takiego... Wiecie, nie ma tutaj w tej naklejce żadnego takiego... Nie wiem, jak to mam powiedzieć... Ruchu. Brakuje go. Więc tutaj akurat to jest chyba jedna z tych rzeczy, które bym jeszcze... Może nie, że dokupił, nie dokupowałbym, nie? Ale chodzi po prostu o to, żebym ze wzmożoną siłą obserwował. Bo to jest jedna z tych rzeczy, którym po prostu brakuje tego zachowania grupowego. O, tak to nazwę, że jeżeli Eternal Fire leci, G2 leci, tam nawet, nie wiem, Imperial podnosi swoją cenę, Gamer Legion wraca do starej ceny, a na to Zwincer stoi, to po prostu chyba to jest miejsce, którym można się jakoś tam zainteresować, nie? W ten sposób. W sumie ciekawiłoby mnie jeszcze Cloud9, gdyby nie fakt, że jest dosyć drogie i dosyć nieprzewidywalne. Maus mam akurat w dupie, bo mają sobą naklejkę tu. No i może jeszcze jakieś tańsze rzeczy. Na tańsze rzeczy bym zwracał uwagę dosyć mocno, bo mają one, bym powiedział, przy dosyć niskim wkładzie mają dosyć duże szanse na zrobienie czegoś. I chyba tyle, nie? To tyle.